jesteśmy na ślubie, więc uśmiechnijmy się. Jest panna młoda, ktoś może się zapytać, a gdzie jest pan młody? Pan młody jak zawsze jest bardzo dyskretny, ale jest tutaj obecny, to Jezus Chrystus, Jezus Nazaretu. Oto jestem, Panie. Ty mnie powołałeś. Chcę złożyć śluby Bogu i ofiarować Mu całe moje życie w ofierze pochwalnej. On w swoim wielkim miłosierdziu pochylił się nad moją nicością. Ja otworzyłam moją duszę na Jego obecność. On uczynił mnie wolną. Dlatego przybliżam się do Niego w Najświętszym Sakramencie i wchodzę do domu mego Ojca. Chwałę Bożą i dla wzrostu Jego Królestwa. Ja, siostra Joanna Jabłońska, postanawiam w moim życiu radykalnie naśladować Jezusa Chrystusa, misjonarza i odkupiciela. Dobrowolnie ofiaruję się, poświęcam i ślubuję Bogu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo na całe życie. Zgodnie z konstytucją misjonarek świętego Antoniego Marii Klareta. Tego pragnę i to z pomocą łaski Pana obiecuję. Amen. Za to, że wybrałeś mnie na swoją oblubienicę,
bez żadnej mojej zasługi, a tylko i wyłącznie z Twojej łaski. Niech każda chwila mojego życia i każde uderzenie mego serca oddaje Tobie, Panie, chwałę. Maryjo, dziękuję Ci za Twoją matczyną miłość, opiekę i ocalenie. Dziś szczególnie mocno śpiewam wraz z Tobą Magnificat i pragnę całkowicie Ci zawierzyć i wyznać jeszcze raz. Cała Twoja, Maryjo, to ta tuła.